Cześć wszystkim. Jak widzicie, mamy dzisiaj niedzielę pracująca. Taki oto zestaw. Piękny, magiczny, nietuzinkowy. Miałem dzisiaj jogging dookoła obory. Z godzinę się ganiałem z cielakami. Uciekły, cholera jasna, chyba z 8 sztuk. I pojedynczo wyłapałem, ale... Sport to zdrowie. Jedziemy, muszę sprasować łąkę. Oj. To co kosiłem przedwczoraj, wczoraj był upał skwar, była roztrzęsiona, czyli jest na pewno doschło. Ale nie mogę tam wjechać kronianką. Jest za wysoka, będę musiał przejechać przez takie krzaki. No to dlatego taki zestaw, a nie inny, ale z prasą jakoś będę musiał się tam wcisnąć już. Z prasą, jak już wiecie, z poprzedniego filmu nie idzie prasowanie w kiszonkę, tak więc chyba będzie reszta siana, albo może coś tam po usługach. Poprasuję, zobaczę. Teraz jedziemy, włączę się w tych krzakach, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Powiem wam, że i będzie z torem też ciężko przyjechać. Cholercie. Może jakoś się uda. Kosiłem kiedyś tą trawę, ale się okazało, że właściciel ściął parę jabłonek, taki pieniek zostawił i rozwaliłem kosiarkę, wyrwałem wałek z MTZ-a na wyjście home, złoże sobie skoczyło, myślałem, że go utłukę, ale drzwi nie otworzył. I od tamtej pory tego nie koszę. Jesteśmy już na Omce. Dlatego takich maszyn się nie oddaje, moim zdaniem, na złom, ani nie sprzedaje. A co tam, miejsce tylko dla nich znaleźć i niech sobie stoi. Tutaj będziemy.
młoteczek. Muszę jeszcze to sprasować, zwieść, bo jest pochmurno, jak widzicie, nie wiadomo co będzie. A! Powinno być. Pierwszy najmocniej musi zbierać, a reszta już później przeciąga. Przyznam się szczerze, że tak długo nie pracowałem takim sprzętem, że zapomniałem jak to zrobić, żeby dobrze było, no ale chyba jest w miarę. Obleciałem kilkanaście razy dookoła. Jest jeden duży wałek w kółko i dwa mniejsze po środku i to wszystko. Tutaj jest trochę wilgotno w dołku. Chyba o tego w ogóle nie będę łapał. Szkoda, żeby się siano zepsuło, jest mokre. Albo jeszcze poczekać. Nie, tego to na pewno nie będę łapał. Ale ogólnie to też jest, o, widzicie, trafia się zielony jeszcze. Zgrabiłem. Zacznie się psuć. No nie wiem co z pogodą. W następnym tygodniu u nas cały tydzień leje, jak z cebra. Nie wiem jak to będzie z tymi łąkami, ja pierdzielę, już jest i tak kurczę za późno, a pogoda w ogóle nie pozwala pokosić. No tutaj też jest wilgoć, normalnie jest wilgoć. To musi w wałku poleżeć, przynajmniej do wieczora, może się rozpogodzi. No pokazuję dziś, jutro i pojutrze. O, taka pochmurna pogoda, ale bez deszczu. Albo to sprasować i skarmiać. Od razu. Cały następny tydzień leje. Jutro będę kosił jeszcze taki hektar 20 tutaj w okolicy na kiszonkę może. Z chłopakami bym sprasował, zapytam czy się zgodzą. Jak się nie zgodzą, to to nie będę kosił, bo nie wyschnie mi nasiano, nie? Jadę teraz tam grabić. Muszę podnieść. Tutaj to w ogóle jest mokro. Jest bagno. Tam zrobiłem taki warkocz, ale to czarno to widzę. Z ziemią.
chyba że podniosę podbierak trochę do góry i wciągnę co. Wszystko jak krew z nosa. Nie wiem co to będzie. A jest kurczę jeszcze wilgotne. Mokra trawa normalnie. Zaraz pewnie będzie padać. Czuć deszcz normalnie w powietrzu. Albo to zostawić na tych wałkach, liczyć na to, że padać nie będzie, bo to jest normalnie, no to nie wiem czy ta kiszonka by się jeszcze z tego nie zrobiła. Nie. Albo kurwa kiszonkę zrobić, to kurwa jeszcze zakiśnie. No to jest wilgotne. Normalnie jest zielona trawa. W ogóle czuć, że to jest wilgotne, mimo że to by się jeszcze normalnie zakisiło chyba. I to i tak jest to, tutaj to już całkiem mokre. No jadę z pracą, a co zrobić? Już co zaczęło kropić na szybę. Trawa jest podzielonkowata, wilgotna. Powiem wam, że chyba jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest, zrobię pewnie z gęby dupę w tej chwili, ale spróbuję to owinąć folią. Wymieniłem, znaczy wyjąłem trzy w podbieraku trzy te blaszki maskujące te z podbieraka, no i wyprostowałem, bo były skrzywione, wciśnięte w dół tak jakby i tam się mogło zapychać trawą teoretycznie. No i co? Dlatego mógł podbierak się zapychać i zrywać te śruby w teorii. A w praktyce zaraz zobaczymy, czy to będzie działać. No tutaj z przodu to jest praktycznie siano. Ale i tak owinę wszystko folią. Po prostu będę miał drogie siano. To, że się owinie folią, nic się nie stanie. A jak się nie owinie, to się stanie. No i taka prawda. Reduktor, teraz tak, podbierak na dół, klapa, ciśnienie, jest, wałek, czwórka. Za skromny wałek, żeby jechać tak wolno.
Albo jeszcze inaczej. Może tu zrobię jedną belkę siana po prostu. Bo to rzeczywiście jest suche. No. I tak zrobię. To już pójdzie w kiszonkę. Nie wiem, możecie mi wierzyć lub nie, ale ani razu nie musiałem wyjść do niej dzisiaj. Oprócz tego pierwszego, w którym przyjechałem tylko, bo siatka była wywiana, no, tylko teraz wyszedłem i od tamtej pory wszystko dobrze. Siatkę odcina, belki zrobione. Ja jej nie rozumiem. Nie mogę jej rozgryźć jeszcze. No może pomogły te blaszki, co poprostowałem, może rzeczywiście się tam zapychało. No belki ładne dzisiaj, bo wczoraj gorsze były. No i wszystkie, ile jest tam? Raz, dwa, trzy, cztery, piąta belka, będzie sześć tutaj. Nie rozumiem tego, naprawdę. Czy trawa tamta jakaś za... Kurde, bo to była stara. Dużo tej starej trawy, takiej kilkuletniej, wiecie, spalonej. Może to to? I szybciej dzisiaj jeżdżę. Wczoraj to 1-2 na godzinę i się nie dało. No, nie ma co niepotrzebnie pytać, tylko się cieszyć, póki działa, nie? Wszystko dobrze. Kurde, trochę za mocno skręcam. No i tam będzie belka i tu zaraz wypluję. Zaraz to dzisiaj owinę. Muszę przyjechać nakosić zielonki jeszcze, wykręcić koło w paszowozie, bo cały czas na kapciu jest. Tak, żeby jutro zdana zawieźć do naprawy, jedno i drugie, bo jeszcze z przyczepy od razu zawiozę. Rano pojadę jutro nakosić zielonki, a na wieczór już będzie wóz paszowy. Teraz daję normalnie turem kiszonkę, nie? Na chwilę obecną. Już na czerwono jest. Siatkujemy. No i ładniutka beleczka, kurde.
nie wiem, mówię, że ja tego do końca nie rozumiem, ale sprasowało. Trawa jest, czuć, że wilgoć, nie? Czuć mokro. Widać, że jest tutaj zielona, przebija. Jest, nie wiem, może z 20% wilgotności, może nie 30%. Ale kiszonka będzie z tego jakaś, bo siana to na pewno nie. To postoi dwa dni, się sparzy i spleśnieje. A dzisiaj to owinę i będzie jaka taka kiszonka. Nawet może będzie lepsza jak ta, co wczoraj. Normalnie jest to mokre, nie? Dobra, udało się, tylko się cieszyć. Jadę po Belarusa z przyczepą i zbieram to wszystko. Nie są wcale leciutkie te belki. Zbieram i od razu jadę owijać. Muszę jeszcze podpiąć MTZ-a, bo jest z wichrem, z wicherkiem. No i pomału zaraz się obrobię. Zaczep wisi, dzwoni. Dobra rzecz ten zaczep, powiem wam. Bez wychodzenia podpinam sobie. Jakaś mniej zbita była. Jadę po tą na koniec. Kocham to podpinać i rozpinać. Normalnie kocham to. Muszę sobie oznaczyć przewody, który gdzie idzie. Zerknę, czy w dobrą stronę kręci. Już kropi deszcz. Czyli bardzo dobrze, że sprzątnąłem. W dobrą stronę kręci. Ja się muszę obrócić. I owijamy. Ale wali tym wężem zdechłym. Dobra, zaczynam. No i już pada. Nie wiem, czy wystarczy folii, jeszcze dwie. Oczywiście musiało zbraknąć rolki jednej.
na ostatnią. Przecież czemuż miałoby być dobrze. Trochę myszy zaczęły już pałaszować. Ona jest z tamtego roku zostało. Chyba tak, nie? Zawsze zapominam. Tak i tak. Jeszcze za słabo. O, teraz. Ja się z wami żegnam. Życzę wam miłej niedzieli jeszcze. Trzymajcie się i niech plon będzie z nami.